zapytała mnie pani redaktor, co totalnie nie. No myślę, że ta granica 6 PKB dla chorób rzadkich, jeżeli będzie to takie mocne odcięcie, jak jest w przypadku progu opłacalności, od którego też jak gdyby, znaczy omijamy to, tak? Więc po co robić 6 PKB, jak będziemy to zaraz omijać? I ja jestem farmakoekonomistą i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Będą takie terapie, które mogą być bardzo dobre. Terapie genowe wiele QALY uzyskują, ale za olbrzymią cenę. Może być tak, że QALY będzie przekroczone po prostu te 6 QALY. No i co wtedy? Znowu minister będzie to omijał, czy powie, nie, my jesteśmy za biednym państwem, nie będziemy tego finansować i wszystkie będziemy mieli te dyskusje o utylitarnym systemie versus egalitarny i wrócimy do tego wszystkiego. Te 75% ceny leku, jak pojawi się generyk, to ja bym też o to zadbał i chyba tego brakuje. Myślę, że wciąż takie, znaczy wciąż, wydaje mi się, że niektóre przepisy dotyczące RTR-u czy ITR-u mogą być trudne do realizacji. Myślę, że tutaj dużo, dużo dyskusji czeka resort na ten temat. Programy lekowe, zespoły koordynacyjne oceniam jednoznacznie pozytywnie. Komisja ekonomiczna to jest bardzo trudny temat. W polityce lekowej znalazł się taki punkt o ciągłym zwiększaniu kompetencji Komisji Ekonomicznej. Tam się pojawiła sprawa certyfikacji. Ja wiem, jak działają takie zespoły negocjacyjne w innych krajach. Miałem przyjemność na warsztatach WHO-skich z nimi dużo czasu spędzić. Oni się po prostu ciągle szkolą, mają super treningi z negocjacji urządzane przez najlepsze uniwersytety na świecie czy w ich krajach. To są naprawdę wymiatacze, tacy, przepraszam za kolokwializm, ale pierwszej wody. I nie mówię, że nasza komisja ekonomiczna jest nieskuteczna, bo ona jest bardzo skuteczna, ale na pewno posiada pewne rezerwy w dochodzeniu do tak. Jest taka książka o negocjacjach dochodząc do tak. Lektura obowiązkowa dla tych, którzy nie dochodzą do tak. Wydaje mi się, że, no, że tutaj jest też troszeczkę do zrobienia, aczkolwiek Komisja Ekonomiczna ma na barki wsadzone terminy i to będzie dużo bardziej wymagające i dla Komisji Ekonomicznej, i dla samego ministra ten cały proces. Potem mamy kwestię obligatoryjnego uchylania decyzji refundacyjnych. Myślę, że to też wymaga głębszej dyskusji. Potem mamy ten cały obszar związany z HTA. Ja nie wiem, czy rok to nie jest za mało. Trwałości, jak gdyby ważności takich analiz farmakoekonomicznych, bo proszę zobaczyć, jak ten proces długo trwa. To znaczy ja bym chciał, żeby rzeczywiście to tak działało, że to w rok się wszystko zamyka i jest decyzja i jak gdyby nie trzeba potem tego update'ować, ale żeby to trochę nie było tak, że przy tych przewlekających się procesach, ja przypominam, że time to market, czyli ten czas market accessu, dostępu do rynku w Polsce należy do najdłuższych w Europie. My tam z Rumunami i Bułgarami gdzieś się ścigamy, znaczy żeby na ostatnim miejscu nie być. Więc taki rok ważności analiz przy takim długim procesie i rozwlekłym, a przecież nie przybędzie tych zasobów ministerstwu z dnia na dzień, ani agencji. To może być trochę problematyczne. Myślę, że to jest zbyt śmiały zapis, zbyt ambitny, ale trzeba być ambitnym, żeby osiągać jakieś cele. Podoba mi się o jawności dokumentacji zapis, ale tu dobrze prawnicy obu stron muszą się przypatrzeć, co może być jawne, a co nie. Niesłychanie podoba mi się zapis o tajemnicy refundacyjnej, bo to nie może być tak, że no, że mamy tutaj wątpliwości i że potem musimy, że tak powiem, różne siły angażować do tego, żeby tej jawności pilnowały. To chyba dobrze, bardzo dyscyplinujący zapis. Doprecyzowania też będą wymagały te takie długoterminowe decyzje, na przykład dotyczące terapii genowych i
Ja się jeszcze nie doczytałem sposobów ich finansowania, bo wydaje mi się, że takie finansowanie tych horrendalnie drogich terapii, które niosą pewną niepewność w stosunku do długofalowej skuteczności, ale mogą być bardzo skuteczne, wymagają dla tak jednak, nie chcę powiedzieć biednego, ale nie najbogatszego państwa, no wymagają zapisów na przykład takich, które pomogą rozłożyć w czasie płatności albo uzależnić je od wyniku i przesunąć w czasie. Wydaje mi się, że będzie wielu udziałowców systemu wniesie bardzo uwag do tego projektu, ale to jest bardzo skomplikowany projekt i ja się nie dziwię, że będzie bardzo wiele uwag. To, o co bym apelował do środowiska, to jest to, żeby one były konstruktywne, żeby zmieniały te zapisy w takim kierunku, żeby mogło dojść do nowelizacji, ażeby nie były to propozycje destrukcyjne. Dlatego, że nie o to chodzi, żeby generować konflikt w środowisku i tam się przepychać i mówić, kto jest ważniejszy, bo ważniejsze będzie i tak Ministerstwo Zdrowia, jak będzie chciało, to przeprowadzi tą inicjatywę legislacyjną. Natomiast chodzi o to, żeby mieć tak poukładany, nowoczesny system refundacji, żeby on służył wszystkim, a przede wszystkim pacjentowi.